Od 20 lat w Podjaworskim Parku Krajobrazowym Chełmy w Myślibożu działa ośrodek rehabilitacji zwierząt. Ze wszystkich zakątków naszego regionu trafiają tu przede wszystkim bociany białe, które z powodu różnych komplikacji nie miały szans odlecieć do ciepłych krajów. Łącznie jest ich 15. Pracownicy lecznicy nazywają ich rezydentami, ale czerwononogie ptaki to nie jedyni lokatorzy tego miejsca. Tutaj widzimy, gdzieś tam przemykają myszołów zwyczajny, błotniak stawowy, parę pustułek, sowa uszata, puszczyk i płomykówka. Są to głównie dzikie gatunki objęte ścisłą ochroną. Jeśli w wieku pisklęcym wypadły z gniazda, po kuracji odlatują do ciepłych krajów. Dla rannych egzemplarzy to swego rodzaju ptasie hospicjum. Parę bocianów ma skrzydła po amputacji. One będą żyły kilkanaście lat. W naturze by tyle nie żyły, co nie znaczy, że tutaj im, że to są jak gdyby miejsca docelowe, ale tak to jest, że w naturze czyhają wrogowie, jakieś tam ptaki drapieżne, bocian też ma swoich drapieżników, które na niego polują, ale generalnie w czasie podróży, gdzieś tam te tysiące kilometrów, w naturze tyle nie przeżywają, co u nas, co nie znaczy, że nasz ośrodek jest dla nich, no, jest po części zbawienie, bo przecież one by w naturze nie przeżyły. Tak jak jeden z bocianów, który przebywa w izolatce, jego kuzyni reagują na niego bardzo agresywnie. Z sobie tylko znanych powodów są go gotować zadziobać, choć same cierpią na dożywotnie kalectwo. Ale generalnie, tak mnie się wydaje, że to jest, pokazuje stosunek człowieka do dzikiej przyrody. Że to też są nasi młodsi bracia. No tak troszeczkę demagogii używam, ale tak jest. Lokatorzy ośrodka rehabilitacji zwierząt to drapieżniki, stąd ich największym przysmakiem jest mięso, a zwłaszcza nerki wieprzowe. Tak jak dzisiaj jest cieplutko, mimo że mamy listopad, taki bocian, no, tam kilka deko tych nerek zje. Ale jak się tylko będzie minus 10, minus 20, to z tego kilka deko zrobi się 50 deko. Znaczy, no tak, 50 deko, czy pół kilo, nawet do kilograma potrafi zjeść. Dobrze odkarmione bociany potrafią poczuć się na tyle komfortowo, że nawet tutaj próbują zakładać rodziny. Mieliśmy w tamtym roku, właśnie założyły gniazdo, były lęgi. No, nie udało się i pewno też nie oczekiwaliśmy, to dopiero by było urodzenie w niewoli. Pewno pod względem hodowlanym byłoby to ciekawe, pewno współpracujemy zresztą z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym, pewnie dla ludzi, którzy naukowo się zajmują, by to było ciekawe. Dla pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myślibożu opieka nad zwierzętami to tylko część działalności. Ich ważnym zadaniem jest kształcenie dzieci chłonnych kontaktu z przyrodą.